Oto kolejne miejsce nad Białką, gdzie zrobiono sobie wysypisko szkła. Pomijając sprawy, że to jest nieestetycznie i nie po ludzku, a nie po ludzku choćby z tej strony nawet, bo ktoś może tutaj wejść, jak to zarośnie trawą na wiosnę, czy jakieś zwierzę, czy człowiek, i może się okropnie okaleczyć. Jest tu kilka takich kubek szkła.